Dzień dobry, witam w rozmowie Echo24. Dzisiaj moim Państwa gościem Anna Bielis ze Strefy Kultury Wrocław. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o projekcie, który Strefa Kultury Wrocław razem z Wydziałem Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia rozpoczyna. No i właśnie, zdradźmy w ogóle, o co chodzi. Tak, razem z Sekcją do Spraw Rewitalizacji zaczynamy taki kilkumiesięczny projekt, który jest wstępem do procesów rewitalizacyjnych we Wrocławiu. Nasz projekt nazywa się Odkrywamy potencjały rewitalizacji na osiedlach. Tych osiedli jest 8. To jest tak zwany obszar rewitalizacji, zwany też obszarem zdegradowanym. 8 osiedli Brochów, Kleczków, Księży, Przedmieście Oławskie, Przedmieście Świdnickie, Plac Grunwaldzki, Nadodrze i Ołbin. Czyli jest generalnie tak, jest 8, ale jak tak popatrzymy na mapę, to spory obszar Wrocławia. Tak, to jest bardzo duży obszar Wrocławia i te osiedla zostały wyznaczone po wcześniejszych diagnozach, po konsultacjach, po badaniach, które tak naprawdę miały zdiagnozować, jakie problemy na jakich obszarach Wrocławia występują. To jest bardzo dobra wiadomość dla tych osiedli, ponieważ w kolejnych latach, bo to jest proces rozłożony na lata, rewitalizacja to nie są tylko działania inwestycyjne, tego o się tym nie musimy da też zrobić z dnia na dzień, prawda? Dokładnie. Tutaj jest, oczywiście to jest działanie poprzedzone wieloma innymi projektami, procesami. No i jednym z takich właśnie procesów zajmujemy się jako Strefa Kultury my. Wychodzimy w 8 osiedli, żeby przede wszystkim w dwóch takich etapach, w zasadzie w trzech, ale do dwóch grup osób działających i w ogóle funkcjonujących na osiedlu dotrzeć. Po pierwsze do mieszkańców, mieszkanek, do osób, którzy na co dzień użytkują przestrzeń i chcą nam przekazać informacje, są w stanie powiedzieć o tym, które miejsca na osiedlach dla nich są ważne, które mają potencjał i szansę na to, żeby stać się tymi ważnymi. A co to w ogóle znaczy? To, że możemy coś tam zrobić, ludzie się tam spotykają, jakieś organizacje robią to, tam eventy, interesują się Czyli tym. Takie miejsca strategiczne, chciałoby się powiedzieć, dla mieszkańców, dla danych lokalnych społeczności, tam gdzie spędzają właśnie czas. To może być ławka w parku, ale to może być też ławka na jakimś podwórku między blokami. Czy ja dobrze rozumiem, że o to chodzi? Tak, tak, dokładnie, ale bardzo ważne jest to, że oczywiście zbieramy te miejsca, w których już coś się dzieje, ale najważniejsze jest dla nas pytać właśnie osoby, które poruszają się na co dzień po osiedlach, obserwują z okien, co się dzieje na ich podwórkach, żeby one nam powiedziały, o, to jest ławka, gdzie ludzie spotykają się, żeby doglądać swoich dzieci i ten obszar fajnie by było spojrzeć na niego pod kątem jakichś działań społecznych, właśnie skierowanych do rodzin z dziećmi, tak? Bo nie widzimy wszystkiego, wiadomo, osiedla tych oś, ten obszar jest ogromny, nie wszyscy wiedzą wszystko, więc badanie, po prostu zebranie opinii i takich informacji jest bardzo ważne na tym etapie, żeby w ogóle się przygotować do jakichś działań później. No bo to jest tak naprawdę początek drogi w ogóle, czyli na początku Państwo jako Strefa Kultury Wrocław będą w ogóle rozmawiać z mieszkańcami, pytać, to też zapytam, w jaki sposób te głosy będą zbierane. Tak, to jest taki naprawdę super początek, bo tak jak już mówiłam, to jest proces tak naprawdę rozłożony na lata, a dodatkowo ważne jest to, że takie dokumenty, które będą uchwalane i będą obowiązywały, no to jest dopiero przyszły rok. Ma powstać tak zwany gminny program rewitalizacji. Muszą go poprzedzić rozmaite konsultacje i spotkania i to jest obowiązkowe, natomiast to, co my robimy, to jest jeszcze taki początek początków. My to nazywamy pre-konsultacjami. Takie badania przed badaniami do badań, tak? Coś ten deseń. Dokładnie. Trochę, żeby oswoić ludzi z tym, że halo, będziecie tutaj, wy jesteście teraz też ekspertami, ekspertkami. Trochę, żeby w ogóle ich przyzwyczaić do tego, że coś się dzieje i że temat rewitalizacji zaczyna się na ich osiedlach, bo ile na Dodrze, Przedmieście Oławskie już są oswojone. Obecny cały czas. Tak, to jest kolejny etap. Prawda? No to takie Księże czy Plac Grunwaldzki to jest zupełnie nowy teren, gdzie z nowymi działaniami będzie tak naprawdę miasto, sekcja do spraw rewitalizacji wychodzić. No a jak my to właśnie robimy? My zostaliśmy zaproszeni do tego działania przede wszystkim ze względu na mapy sąsiedzkie, które już na 4 osiedlach od pewnego czasu powstają. Tym się zajmuje program Sąsiadujemy, który jest częścią Strefy Kultury Wrocław właśnie. I to są takie działania, gdzie mieszkańcy mogą się podzielić swoimi historiami związanymi z jakimiś miejscami, ale takimi historiami bardzo osobistymi,
jakieś sentymenty tu wchodzą w grę, pierwsza miłość, ławka, na której się spotykam z przyjaciółką. Mhm. Już sporo takich historii do nas spłynęło i w zasadzie te historie zbieramy na trzy metody, trzy możliwości. Można tym się podzielić po prostu wypełniając formularz w internecie. Można przyjść do jednego z miejsc, ich jest bardzo dużo na tych osiedlach, 8, i zostawić, porozmawiać z osobą, która pracuje w takim miejscu. To są centra aktywności lokalnej, to są też kawiarnie, to są też miejsca po prostu ważne lokalnie i można taką historię spisać i wrzucić do specjalnej skrzynki. Natomiast ważne jest to, że wiemy, że to my musimy wyjść w osiedle, tak? Czyli na osiedla ruszają dwie animatorki, takie zbieraczki historii właśnie sentymentalnych i przy różnych wydarzeniach one się będą pojawiały, będą rozmawiały z ludźmi, którzy krążą wokół osiedla. I to jest takie działanie totalnie, żeby w ogóle przez historie osobiste dowiedzieć się o jakichś fajnych punktach i też w ogóle sięgnąć w przeszłość, żeby zobaczyć, co na przestrzeni lat na osiedlach się zmieniało. Dokładnie. Jakaś górka była miejscem spotkań dla młodzieży, teraz tam się spotykają psiarze, bo jest po prostu wybieg dla psów, tak? Więc to i trochę się inna grupa odbiorców zmieniła, więc to też da taki fajny obraz i zostanie uwzględnione w tym całościowym właśnie raporcie, bo po tym powstanie raport. No i z tych historii, z tych map sąsiedzkich powstaną drukowane mapy po prostu dla tych 8 osiedli. Drugim działaniem, takim już nastawionym bardzo mocno na szukanie tych miejsc, o których mówiłam na początku, tych z potencjałem, tych z szansą, ale też tak naprawdę porozmawianie z mieszkańcami, czy oni inicjują jakieś działania. Tam jest tak zwane mapowanie właśnie szans i potencjałów w przestrzeni. A to jest też tak, że mieszkańcy mogą zgłaszać na przykład zapotrzebowanie na jakieś miejsce, czyli czują, że jakieś miejsca na osiedlu są, gdzie rzeczywiście spotykają się na przykład młodzież, matki z dziećmi, ale właśnie brakuje takiego miejsca dla wspomnianych psiarzy. Czyli jest też taka opcja, żeby w tych konsultacjach, w tych rozmowach zgłaszać takie zapotrzebowanie. Jak najbardziej. Ten model rozmowy, takiego zbierania opinii wygląda tak, że 8 osób z tych 8, na tych 8 osiedlach również się pojawia na różnych wydarzeniach. Mają wielkoformatową mapę osiedla i tak naprawdę proszą, pokaż mi po pierwsze, z czego korzystasz, jak z tego korzystasz, czemu w ogóle z tego korzystać, co jest tutaj dla ciebie ważne, taki ale z drugiej strony... mocno pogłębiony wywiad, mocno pogłębione badanie. Tak, prawda? Ale to znaczy powiedziałabym, że to myśl, ponieważ tutaj rzeczywiście jest okres wakacyjny, jest taka atmosfera luźniejsza i to są często eventy, to raczej to jest taka rozmowa na zasadzie, wszystko co powiesz nam jest ważne, ma znaczenie, natomiast ponieważ też nie, tak naprawdę nie mamy założonej takiej bardzo dużej grupy osób, że robimy to na setki rozmów, tylko wiadomo, zobaczymy jak to w ogóle będzie funkcjonować i kto będzie chciał z nami rozmawiać. Trochę praca na żywym organizmie, tak? Tak, dokładnie. To nie nazywamy tego badaniami, bardziej taką rozmową, zbieraniem opinii. No i właśnie dokładnie takie pytania o to, a czego ci brakuje na osiedlu, gdzie chciałbyś się spotykać, jakie grupy nie mają swojego miejsca na osiedlu, to też jest temat rozmowy, więc to jest myślę bardzo fajne, bo my zobaczymy na mapie, gdzie będą oznaczone te punkty, jak jest kolorowo, że tak powiem. Dokładnie, gdzie jest intensywnie, gdzie nie. Z takich ciekawostek to ja sobie uświadomiłam, że na przykład Księże to jest takie osiedle, które nawet my robiąc te mapy mieliśmy takie, aha, okej, to jest tak duży obszar, że to nie jest tylko Księże Małe, Księże Wielkie, ten teren przy Krakowskiej Opolskiej, ale cała tam góra, gdzie są tereny zalewowe, Bierdzany, zielone tereny. Myślę, że niewielu mieszkańców może o tym wiedzieć nawet, prawda? Tak, że tam też coś się może przecież wydarzyć i to też jest ciekawy teren, który można jakoś zanimować, więc to jest takie drugie działanie. Natomiast też bardzo ważne przy tym całym projekcie jest badanie liderów i liderek na osiedlach. To znaczy odzywamy się do osób ze szkół, z organizacji pozarządowych, z grup nieformalnych już działających, z centrów aktywności lokalnych, z rad osiedla, do bardzo szerokiej grupy osób, które już coś robiły na tych osiedlach, z kwestionariuszem, z konkretnymi pytaniami. Ich traktujemy jako również specjalistów, którzy już mają jakiś dorobek i mają też plany na przyszłość.
przyszłe lata, tak? Więc chcemy dowiedzieć się, co właściwie, jak oni tą przestrzeń odbierają, jakie definiują też problemy, jakie szanse, więc te trzy działania złożą się na taki raport, który na koniec roku zostanie wydany i mamy takie przekonanie, że to po pierwsze w ogóle będzie dobrym startem do zobaczenia, też co się dzieje. Chyba, jakie obszary warto zagospodarować, gdzie jest większy lub mniejszy problem. Tak. Bo to jakby jest początek tych nie badań, a tych pytań, tego szukania w ogóle odpowiedzi, więc to może dać takie podwaliny pod to, które gdzie są fundamenty i co warto ruszyć, a czego nie. W raporcie wszystko będzie pewnie dobrze opisane i potem będzie można na tym już bazować, jeżeli chodzi o ten, jak to się fajnie nazywa, gminny program rewitalizacji. Tak, dokładnie. Już wtedy będzie można zaczątki do niego robić. Natomiast co jest też ważne, to jesienią mają ruszyć takie konsultacje, jak to we Wrocławiu mamy często z nimi do czynienia, takie już bardziej ustrukturyzowane w różnych formach, prowadzone przez właśnie Urząd Miejski i Dział do Spraw Konsultacji, gdzie tak naprawdę każdy mieszkaniec osiedla będzie mógł jakieś już propozycje swoich rozwiązań składać. Natomiast to jest ważne, żeby połączyć te miejsca z propozycjami, mieć ten cały obraz. Więc to, to jest takie rzeczywiście bardzo intensywne działanie i tak jak mówiłam, mamy nadzieję, że wyjdzie dużo fajnych danych, ciekawych i do rozpracowywania później. Natomiast widzimy, że to też będzie przydatne dla tych organizacji, które działają na osiedlach i one może zobaczą nowe przestrzenie, które do tej pory były dla nich jakieś nie do końca jasne, czy może nie wiedzieli, czy tam coś robić, czy nie. Więc w tym raporcie też będzie taki podział osiedlowy, żeby w ogóle pokazać, ej, słuchajcie, macie takie potencjały na osiedlu, macie takich partnerów, z którymi możecie współpracować, więc podziałajmy dalej. Oczywiście jest dużo też tematów, które wiążą się z tym, że rewitalizacja jest bardzo infrastrukturalnie rozumiana, prawda? Tak. Natomiast tutaj mówimy zdecydowanie mocniej o tym, że musimy zacząć społecznie bardziej, tak? I rozmawiać z ludźmi i znajdować rozwiązania nie dla przestrzeni, ale dla człowieka. To jest, myślę, taka nauczka po rewitalizacji w Polsce przed XX lat, gdzie zaczęto przebudowywać, tak? Osiedla, renowować. Dużo się zadziało takiego widocznego działania. Natomiast społecznie to trochę nie nadganiało za tym, prawda? To jest super ważne i to wszyscy teraz widzimy. Czyli efekty w najbliższych latach będziemy mogli widzieć i zarówno te infrastrukturalne, jak i te właśnie społeczne, na które tutaj Państwo nacisk kładą. Tymczasem dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.